Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dzisiaj zdecydowałam się opowiedzieć Wam historię, która wydawała się początkowo bardzo tajemnicza, taka, w której nic do siebie nie pasowało, a każda teoria miała jakiś feler. Ale sprawa znalazła swój finał. Kompletnie zaskoczył on tych, którzy śledzili ją na bieżąco i starali się postawić sensowne hipotezy, które potem można byłoby sprawdzać. Przyszło mi do głowy coś jeszcze. Zastanawiające, jak wiele spraw związanych z czyimś zniknięciem, szczególnie na pustkowiu czy po prostu na łonie natury wśród dzikiej przyrody, wydaje się niezwykle tajemniczych, nieprzeniknionych i nasuwa wręcz koncepcję porwania przez UFO lub jakiegoś tunelu czasoprzestrzennego, który właśnie się otworzył i ze smakiem połknął turystę. Ale gdy już wiemy, o co w tym wszystkim chodziło, aż trudno uwierzyć, że właśnie o to. Zapraszam na fascynującą historię Almy Tolmana, który zniknął na wyspie Antylop, ale potem będzie jeszcze suplement. W każdym razie pozostawię Was dziś z odczuciem ulgi i swego rodzaju spełnienia, a nie z zagadką na bezsenne noce, które to też mają swój urok, o ile tak to w ogóle można ująć. Abyśmy mogli wyobrazić sobie te wydarzenia, zrozumieć, gdzie w ogóle jesteśmy, jak wygląda tu teren, powiem Wam, że Park Stanowy w Utah, swoją największą atrakcją, wyspą na Wielkim Jeziorze Słonym, przyciąga miłośników fauny i flory nie tylko z całych Stanów, ale także z innych krajów. Wyspa ma zaledwie 24 km długości, a w najszerszym miejscu nieco ponad 7 km szerokości. To królestwo bizonów, które mają dla siebie obecnie już około 113,5 km2. Troszczą się o nie władze stanowe, które pilnują także czystości 40 źródeł wody słodkiej na wyspie, które są oczywiście warunkiem przetrwania wszystkich żyjących na niej zwierząt. Bizony zostały sprowadzone w 1893 roku, wówczas było ich zaledwie 12 sztuk, ale dziś stado liczy pomiędzy 500 a 700 zwierząt. Miłośników fauny ucieszy tu także obecność antylop widłorogich, czego pewnie można się było domyślić, wiedząc jak wyspa się nazywa, to oczywiście na ich cześć, ale także owiec kanadyjskich, mulaków, borsuczników. Można tu jednak spotkać także kojoty i rysie. Co zaskakujące, na wyspę da się dotrzeć samochodem. Można zaparkować właściwie przy samym wjeździe na teren parku i tak też zrobił Tom Tolman, który przywiózł swojego brata Almę na wyspę we wtorek 28 kwietnia 1998 roku. Alma miał 23 lata i bardzo sprecyzowane plany życiowe, o których z niespotykanym u siebie entuzjazmem opowiadał rodzinie. Zakochał się w pięknej dziewczynie, Włoszce, a ona odwzajemniła uczucie i wydawało się, że ślub pary jest spełnieniem marzeń obojga. 20 czerwca Alma miał wyjechać do Włoch, tam aklimatyzować się przez kilka tygodni, przygotowywać ślub i wesele, ale zanim to wszystko doszedł do wniosku, że nie chce wieczoru kawalerskiego, z chęcią natomiast odpocznie samotnie, tak jak lubi najbardziej, wśród czystej natury, w ciszy i spokoju na wyspie Antylop. Taka ostatnia kawalerska przygoda. Nikogo z rodziny specjalnie to nie zdziwiło, ponieważ Alma od dziecka kochał przyrodę. Był zapalonym skautem i to takim, który naprawdę potrafił zadziwić swoimi zdolnościami na łonie natury. Radził sobie z każdym problemem, a wyspy Antylop jeszcze nie znał, więc tym bardziej był podekscytowany. Brat widział, że Alma był bardzo dobrze przygotowany. Wziął ze sobą namiot, cały sprzęt kempingowy, solidną porcję żywności i wszelkie potrzebne środki medyczne, różnego typu usprawniacze życia w dziczy. Panowie pożartowali, pożegnali się i umówili na piątek 1 maja. Tom wrócił po brata dokładnie tego dnia, jednak ze zdumieniem zauważył, że Alma wcale nie był spakowany i nie oczekiwał na niego. Brat dotarł dokładnie na miejsce jego biwakowania, ale tam ze zdumieniem zauważył, że namiot jest wciąż rozłożony,
Almy w środku nie ma, ale też nic nie jest gotowe do powrotu. Sprzęt kempingowy jest rozłożony, ale brakuje plecaka i manierki z wodą, co kazało myśleć, że turysta wybrał się na wyprawę. I to nie jakąś krótką dookoła obozowiska, ale pewnie wielogodzinną. Brat początkowo był zdumiony, potem nieco poirytowany. W końcu jednak zdziwienie zmieniło się w strach, bo mężczyzna zrozumiał, że Alma bez poważnej przyczyny nie potraktowałby go przecież w ten sposób. Coś musiało mu przeszkodzić w dotarciu na miejsce spotkania. Mógłby się trochę spóźnić, to zrozumiałe, ale na pewno nie tyle godzin, bo brat oczekiwał w napięciu już dość długo. W końcu zrozumiał, że jednak musiało się stać coś strasznego. Tom zdał sobie sprawę, że Alma jest misjonarzem i aktywnym członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który traktuje to, co robi, w co się angażuje, w co wierzy, bardzo poważnie. Jest przywiązany do pewnych zasad, między innymi prawdomówności, uczciwości i dbałości o rodzinę i bliźnich. Tom uważał, że brat na pewno by go nie wystawił, wiedząc, że narazi przecież rodzinę na ogromny stres, na koszmarne chwile. Policjanci zgodzili się, że coś tu jest nie tak. Sprawdzili, że rodzina była zżyta, w dobrym kontakcie. Dzieci było 9, nawzajem dbały o siebie, o swój komfort psychiczny, rzeczywiście się wspierały, więc takie nagłe porzucenie bliskich przez Almę byłoby nieco zaskakujące. Policjanci zainteresowali się również stanem psychicznym chłopaka, tym, jak zachowywał się w ostatnim czasie. Wszyscy zauważyli, że choć ogólnie ma tendencję do pewnego rodzaju zamknięcia się w sobie, to był bardzo podekscytowany. Opowiadał o swoich planach, nie tylko małżeńskich, ale także finansowych i turystycznych. Rodzina wiedziała, że chłopak dobrze się przygotował do wyjazdu do Włoch. Zgromadził w banku pieniądze i uważał, że start w życie małżeńskie powinien być raczej bezbolesny pod tym względem. Jednak mogło się zdarzyć, że nikt nie wiedział na przykład o tym, że jest bardzo chory. Czy dowiedział się tego w ostatnim czasie i nie chciał ranić rodziny i narzeczonej? Zdecydował się zakończyć swoje życie sam na pustkowiu? Trzeba to było sprawdzić. Jak mówi śledczy z biura szeryfa hrabstwa Davis, Roger Anderson, poszukiwania i śledztwo rozpoczęto niemal natychmiast, w piątek. Działania trwały całą dobę. Zaangażowano helikoptery oraz łodzie, które pływały wodami otaczającymi wyspę. Nie zabrakło psów tropiących, a ekipa przeczesująca wyspę liczyła 50 członków. Rodzina zaczęła się obawiać, że młody człowiek spędzał czas nad wodą i albo uległ jakiemuś wypadkowi i niestety zniknął pod powierzchnią na zawsze, albo ktoś go zaatakował i w ten sposób pozbył się ciała, wrzucił je do wody. Trzeba było przeanalizować te różne możliwości. Wszystko wskazywało na to, że chłopak był zdrowy. Nie udało się nigdzie trafić na żadne informacje, na żadną diagnozę, która mogłaby wyjaśnić na przykład załamanie się jego psychiki. Ale przełom w życiu miał nastąpić. On i jego narzeczona mieli przecież zmienić stan cywilny. Czy mężczyzna mógł mieć rywala, który dowiedział się, że jest idealna sposobność, by poza ludzkim wzrokiem pozbyć się konkurenta? A może to sam Alma był zaangażowany w jakąś relację, która mogłaby zostać przerwana przez ślub? Czy porzucona była kochanka dołączyła do rozczarowującego partnera? A może ktoś zupełnie inny grasował po mało uczęszczanym terenie i wykorzystał sposobność, by zrealizować swoje mroczne fantazje? Nie można było tego wykluczyć, ale obozowisko wyglądało dosyć porządnie, w tym sensie, że wszystko było poukładane, nie było śladów walki, żadnych czerwonych plam, czy na przykład śladów ciągnięcia ciała albo rozpaczliwej ucieczki. Są jakieś wskazówki, ale nie ma prawdziwych odpowiedzi, powiedział ojciec chłopaka Thomas Tolman. Niestety nikt nigdzie go nie widział, ani z nim nie rozmawiał. A to wszystko, czego tak naprawdę chcemy. Rozmowy z synem, zwierzał się Tom Tolman. Rodzice uważali, że jeśli usłyszałby ich błagania w mediach, to dałby znak życia.
powiedziałby, co się dzieje i czy można mu pomóc. Ojciec dodał, że wszystko w zniknięciu Almy jest niezgodne z jego charakterem. Zanim odszedł, wydawał się taki pogodny, spokojny, podekscytowany, ale w taki naturalny sposób wyjazdem do Włoch, powiedział Tom Tolman. Wygląda jednak na to, że wyjazd na kemping stał się punktem wyjścia do wszystkiego, co teraz się dzieje, dodał ojciec. Ale co to może być? Tolmanowie nie mieli pojęcia. Doświadczeni ratownicy ostatecznie oświadczyli, że wersja z agresorem, który zaatakował chłopaka nad Wielkim Jeziorem Słonym, jest bardzo mało prawdopodobna, bo ciało bez problemu udałoby się zlokalizować z łodzi. Co prawda, bliscy twierdzili, że mężczyzna był doświadczony w przetrwaniu na różnego typu terenach i pomimo, że akurat tego nie znał zbyt dobrze, to nie raz już wędrował po bezdrożach, klifach i brzegami najróżniejszych zbiorników wodnych. Mimo wszystko nie można było wykluczyć, że któryś ze spacerów po klifach nie udał się i mężczyzna spadł. Jednak pomimo zlustrowania podnóża klifów nie udało się znaleźć żadnego śladu. Ostatecznie policja oświadczyła w sobotę około 17, że uważa, iż Almy na wyspie nie ma. Jest od teraz osobą poszukiwaną i bierze się pod uwagę co najmniej dwie wersje. Albo sam oddalił się z obozowiska, albo ktoś inny zabrał go ze sobą, ewentualnie wywiózł ciało. Co prawda nie było tu może tłumów turystów, ale nie można też było powiedzieć, aby ten teren całkowicie był nieuczęszczany. Koniec końców to przecież tak naprawdę obszar typowo turystyczny. Z jednej strony oznaczałoby to, że atak, walka mogłyby zostać zauważone lub usłyszane. Również dziwnie zachowujący się człowiek, na przykład w pobrudzonym ubraniu, jakimś zwichrowanym, z szałem w oczach, rzuciłby się w oczy. Ale nikogo podejrzanego, dziwnie zachowującego się lub wyglądającego, turyści nie zauważyli. Jednak kilka osób zawiadomiło policję, że wydaje im się, iż widzieli samego Almę przy wejściu na teren parku oraz w 7-Eleven w Syracuse. Rodzina była z jednej strony nastawiona sceptycznie do tych informacji, bo tego rodzaju ucieczka w ogóle nie pasowała do Almy. Z drugiej jednak strony dawało to nadzieję na to, że żyje. I policja zaczęła nabierać podejrzeń, że być może poszukiwany oddalił się z biwaku celem zniknięcia, a nie odzywał się do rodziny, bo być może miał jakiś wstydliwy powód. Może nie chciał się nim dzielić z rodziną lub nie potrafił. Podejrzenia policjantów wzmogły się, gdy okazało się, iż w West Valley, w Walmartcie, zrealizowano czek Almy. Policja podążyła tym śladem i okazało się, że chłopak żyje. Udało się go odnaleźć i porozmawiać z nim, a ten wyjaśnił, że chciał zniknąć z powierzchni ziemi. Chodziło o to, że stracił pewność co do tego, że chce wyjechać do Włoch i zmienić stan cywilny. Przestraszył się również wyzwań finansowych. Doszedł do wniosku, że nie jest gotowy na małżeństwo i opuszczenie świata, w którym do tej pory żył i w którym czuł się dobrze. Zdecydował, że nie chce również, aby rodzina się za niego wstydziła, a narzeczona cierpiała, skompromitowana tym, że została porzucona praktycznie przed ołtarzem, albo prawie. On sam nie umiał z kolei do końca wytłumaczyć, dlaczego jeszcze przed chwilą był podekscytowany ślubem i sam siebie przekonywał, że to idealny pomysł, a teraz nie wyobraża sobie tego nowego życia. I oczywiście każdy może zmienić zdanie. Problem tylko w tym, że akcja poszukiwawcza kosztowała $1000. Wykorzystano mnóstwo sprzętu, paliwa, dziesiątki ludzi zmarnowały mnóstwo czasu. Co jednak chyba najgorsze, społeczność regionów turystycznych w okolicy, w ogóle w stanie Utah, poczuła się oszukana i wzmogła czujność w stosunku do raportów o osobach, które rozpłynęły się w powietrzu. Czy na pewno zawsze zagraża im niebezpieczeństwo? Oczywiście znajdą się ochotnicy gotowi nieść pomoc, ale wielu z tych, którzy biegliby wcześniej ofiarnie i bez namysłu, teraz zachowywało pewien dystans.
Gdyby policji nie udało się wyśledzić chłopaka, on przygotowałby się do tego zniknięcia lepiej, może nie byłoby ono tak spontaniczne i choćby wcześniej wyciągnął gotówkę, nie pozostawiając żadnych śladów w postaci transakcji czekowych, nieco zmieniając wygląd, to tak naprawdę przez lata można byłoby się zastanawiać, co się na tej wyspie wydarzyło. Spokój w obozowisku nie pasował ani do ataku człowieka, ani dzikiego zwierza. Również nigdzie indziej na terenie parku nic nie wskazywało na grubą rozrubę. Można byłoby pomyśleć, że chłopak skończył ze sobą rzucając się do wody, skoro na wyspie nie było ciała, ale przecież był zdrowy psychicznie i nie miał powodu, rzekomo. Podobne argumenty przemawiały za tym, że nie zniknął na własne życzenie. Był zakochany, miał mnóstwo planów, oszczędzał na życie z ukochaną. Wydawałoby się, że tego rodzaju rozwiązania należałoby skreślić z listy możliwości. Problem tylko w tym, że wtedy prawie nic na niej nie zostaje i sprawa trafia do katalogu niezwykle tajemniczych, niemożliwych do rozwiązania, chyba że stanie się jakiś cud. A jednak to, co nierealne, okazało się możliwe i sprawa z bardzo tajemniczej nagle stała się prosta. Ze wszystkich naszych dzieci Alma był najbardziej samodzielny, ale także cichy i niekiedy skryty, wyznali rodzice. Jak dodali, pozwalali synowi samodzielnie rozwiązywać większość swoich problemów, nie zmuszając go do otwarcia się, ale dając mu do zrozumienia, że zawsze może szukać u nich rady i wsparcia. Może to wszystko jednak dopadło go z siłą, która go przygniotła? Domyślał się Tom Tolman, ojciec. Jedyne, co możemy zrobić, to spowodować, by kiedyś nam to wszystko opowiedział. Wyrzucił z siebie ten ciężar, wrócił do domu. Rzecz jasna wcale nie oznacza to, iż wszystkie podobne sprawy mają takie samo rozwiązanie. Bynajmniej. To jednak pokazuje, że wobec tego rodzaju spraw, rozważając różne możliwości, trzeba mieć dużo pokory, bo to, co niemożliwe, czasem się zdarza. A to, co oczywiste, okazuje się być tylko pozorami, które mylą. Czasem finał, o ile nastąpi, może bardzo zaskoczyć, między innymi trywialnością i brakiem zaangażowania kosmitów. A ponieważ jesteśmy już w stanie Utah, to myślę, że przy tej okazji warto będzie opowiedzieć Wam inną tajemniczą historię 47-latki, której losy zainteresowały 25 listopada 2020 roku pracowników amerykańskiej służby leśnej, którzy przygotowywali akurat okolice Diamond Fork w Spanish Fork Canyon do zamknięcia sezonu. Co to znaczy? Władze musiały mieć pewność, że podczas miesięcy, w trakcie których nikt tu nie zajrzy, jakiś zbłąkany wędrowiec nie pozostanie sam, bez pomocy i szansy na ratunek. Na szlaku zdarzają się wypadki, które uniemożliwiają niekiedy turyście dalszą drogę. Może to być złamana noga, odwodnienie, osłabienie czy zwykłe zabłądzenie. Ale kiedy w kanionach są inni turyści, problem zwykle się rozwiązuje. Ale w trakcie mroźnej zimy szanse na to, by ktokolwiek przetrwał tu tego rodzaju trudy, są znikome. Można sobie więc wyobrazić, jak przerażeni byli leśnicy, gdy na parkingu obok szlaku 80 km na południowy wschód od Salt Lake City zauważyli porzucony bordowy samochód. Było oczywiste, że ktoś go tu zaparkował i poszedł na szlak, w kaniony. Niebawem zostanie tam zupełnie sam, a zbliżała się sroga zima. Z tych właśnie względów strażnicy nie czekali na turystę, tylko dostali się do jego samochodu, znajdując dokumenty, dzięki którym udało się zidentyfikować turystkę, dowiedzieć się, że ma 47 lat i teoretycznie przygotowała się do wyprawy. Problem tylko w tym, że wszystko, co potrzebne, zostało w samochodzie. Sprzęt biwakowy był w aucie, ale właścicielka oddaliła się bez niego i również bez żywności, co nie miało sensu. Początkowo można było rozważać, że kobietę ktoś śledził lub obserwował, gdy wysiadła z samochodu. Zanim jeszcze zabrała swoje rzeczy, także osobiste, albo w trakcie przepakowywania się do wyjścia, ktoś ją napadł i albo ukrył gdzieś w zaroślach, albo zabrał ze sobą.
Jednak nie wydawało się, aby doszło tu do jakiejś gwałtownej walki, co nie znaczyło, że nie mogło tak być. Nie zawsze w miejscu starcia pozostają czerwone plamy czy łuski od nabojów albo połamane gałęzie. Szczególnie, że parking był utwardzony i nawet gdyby ktoś kopał energicznie, na przykład próbując się wyrwać czy uciekał, mogłoby to wcale nie zostawić wyraźnych śladów. Jednak strażnicy doszli do wniosku, że przeszukają okolice i to szybko. Powinno się wiele wyjaśnić. W poszukiwania zaangażowali się ochotnicy przemierzający kaniony na ziemi, ale także obserwujący je z powietrza. Udało się dostrzec na wzgórzu malutkie pole namiotowe. Jednak kiedy poszukiwacze podeszli pod znalezisko, wydawało się, że z tego namiotu nikt nie korzystał już od dłuższego czasu i nic nie wskazywało na to, żeby kobieta miała tam zaraz wrócić. Teraz przynajmniej jednak można było wyznaczyć teren konkretniejszych poszukiwań, choć nie było pewne, czy to jej namiot. Ale zlustrowanie tego obszaru, i to kilka razy, nic nie dało. Największe mrozy szły wielkimi krokami, a kobiety nigdzie nie było. Jednak nadeszła informacja sugerująca, że najprawdopodobniej udała się ona do Colorado. Był to pocieszający trop, choć nie wiadomo było, czym się udała, skoro samochód wciąż znajdował się w pobliżu kanionu, a wszystkie rzeczy użyteczne w podróży były pozostawione w aucie i na wzgórzu, o ile należały do tej kobiety, ale śladów, aby miał tu zniknąć ktoś jeszcze, nie było. Władze zabezpieczyły samochód i sprzęt biwakowy, mając nadzieję, że kobieta niebawem się zgłosi i będą mogli jej to wszystko oddać. Przez całą zimę leśnicy, przerażeni tym, że nie udało im się trafić na trop właścicielki samochodu, próbowali sprawdzać w różnych miejscach, z którymi kobieta była związana, czy nie odezwała się do kogoś, nie pojawiła się w okolicy, czy ktokolwiek gdzieś jej nie zauważył. Nie pojawiała się jednak w pracy, z nikim się nie kontaktowała. Rodzina i współpracownicy nie mieli pojęcia, co mogło się wydarzyć. Bliscy byli tak samo skołowani jak władze i nikt nie miał żadnego pomysłu na to, co mogło się stać. Kobieta, która miała pracę, rodzinę, przyjaciół, wydawała się spełniona i zadowolona z życia, po prostu wybrała się na krótki wypoczynek i tam przydarzyło jej się coś złego. Jednak kilka osób wspomniało, iż miało wrażenie, że w ostatnim czasie 47-latka wydawała się przybita. Mogła mieć problemy emocjonalne, a nawet psychiczne. Zaczęto sugerować, iż w tym stanie mogłaby podejmować nieracjonalne decyzje i albo odebrać sobie życie, albo błąkać się po kanionie. Jednak jedna i druga możliwość oznaczała, że to właśnie tam należałoby jej szukać, a nie trafiono przecież w tym rejonie na żaden konkretny trop. Jednak leśnicy i mundurowi się nie poddawali. Podobnie jak społeczni poszukiwacze, którzy zaangażowali się po raz kolejny. W powietrze wzbiły się helikoptery i drony, by spróbować znaleźć kobietę. Pech ich jednak początkowo nie opuszczał. Dron, który został wypuszczony 2 maja 2021 roku, rozbił się, ale sierżant i pilot drona zdecydowali się go odzyskać, sprawdzić jego stan. Weszli na wzgórze mniej więcej o 15 po południu i ujrzeli tam namiot, w którym, jak się wydawało, nikogo nie było i to od dłuższego czasu. Kiedy przyglądali się uważnie nieoczekiwanemu znalezisku, dobiegł ich dziwny dźwięk, który skojarzył się z rozsuwaniem suwaka. Zainteresowali się tym i ku swojemu zdumieniu zobaczyli, że dobrze obstawili. Podwoje namiotu właśnie się rozsunęły. Między jego połami pojawiła się głowa kobiety, której szukano od listopada, czy też tak już na całą parę od grudnia 2020 roku. Minęło prawie pół roku. Sierżant Spencer Cannon po prostu nie mógł w to uwierzyć. Natychmiast poinformował władze, że kobieta została odnaleziona żywa, w co nie od razu mu uwierzono, sugerując, że to kiepski raczej dowcip. Gdy jednak stało się jasne, że to wiadomość prawdziwa i nadspodziewanie wspaniała, okazało się, że jest i łyżka dziegciu. Kobieta była w fatalnym stanie fizycznym, wycieńczona, wyczerpana, ale mimo wszystko przetrwała.
choć było to niewiarygodne. Sierżant Spencer nie krył, że zazwyczaj po tak długich poszukiwaniach w takim terenie i po zimie nie udaje się już odnaleźć żywych turystów. Z tego, co ustalono, raczej nie miała zapasów żywności, a jeśli już, to na pewno niezbyt duże. W ciągu ostatnich miesięcy panował ogromny mróz i wilgoć, ale ona wyjaśniła, że jak widać nie zamarzła, ale i nie chorowała, nie przeziębiła się. Żywiła się mchem i trawą oraz resztkami zapasów, które jednak przy sobie miała. A w pobliskiej rzece była przecież czysta woda. Co prawda była bardzo wychudzona, ale żyła. Jak powiedzieli poszukiwacze, był to właściwie cud. Gdy zobaczyli namiot, byli pewni, że należał on do kogoś zupełnie innego, niezwiązanego ze sprawą. Musiał się tam pojawić stosunkowo niedawno, bo przecież na pewno nie w listopadzie czy w grudniu 2020 roku, kiedy ten skład szukał kobiety po raz pierwszy. Nadzieja na to, że turystka będzie żywa, była tak minimalna, że granicząca praktycznie z zerem, ale chciano rodzinie zwrócić ciało. Jednak wszyscy odetchnęli z ulgą i byli szczęśliwi, że wytrwała. Jednak była lekka jak piórko i z trudem chodziła. Trafiła więc natychmiast do szpitala, a tam, poza konieczną pomocą doraźną, zdecydowano się ocenić jej zdrowie psychiczne. I okazało się, że najprawdopodobniej to ono jest rozwiązaniem tajemnicy. Tak jak nieśmiało przebąkiwało środowisko kobiety, w ostatnim czasie nie była w stanie udźwignąć trudów życia w miejscu, w którym funkcjonowała, prywatnie i zawodowo. Biuro szeryfa oświadczyło, że kobieta, której tożsamość została ochroniona, znalazła się na odludziu z wyboru. Policja była pytana, jak to możliwe, że ekipy poszukiwawcze wiele razy przeczesały ten teren i turystki nie widziały, ale Kenon odrzekł tajemniczo, że ona nigdy się nie zgubiła. Wszystko wskazywało na to, że nie chciała być odnaleziona. Czy to oznacza, że kryła się przed poszukiwaczami? Celowo wybierała miejsca, w których na przykład ratownicy już byli i uznali teren za odhaczony? Tego nikt jasno nie powiedział. To prawda, że dała sobie radę i była w stanie przetrwać przez te wszystkie miesiące, ale to była bardzo ciężka i niebezpieczna egzystencja i cieszymy się, że udało się ją odnaleźć wciąż jeszcze na czas, powiedział Kenon. Jednak z drugiej strony po prostu czapki z głów dla tej pani. Cokolwiek dzieje się w jej życiu, jej zdolność do przetrwania w niewątpliwie bardzo trudnych okolicznościach jest niezwykła, dodał sierżant z biura szeryfa hrabstwa Utah. Wydał także oświadczenie. Chcemy, aby było jasne, że choć niewiele osób zdecydowałoby się żyć w takich warunkach, jakie wybrała ta kobieta i może to być kontrowersyjne, to nie zrobiła nic wbrew prawu. A w przyszłości może zdecydować się na powrót w to samo miejsce i udostępnimy jej konieczne zasoby, gdyby zdecydowała się z nich skorzystać. Mam nadzieję, że te historie ze szczęśliwym poniekąd zakończeniem, kompletnie wyjaśnione, również okazały się dla Was ciekawe, a przede wszystkim satysfakcjonujące. Niektórzy z Was wspominają czasem, że sprawy bardzo tajemnicze, owiane nieprzeniknioną mgłą, pozostawiają Was w pewnego rodzaju niedosycie, a niektórych nawet frustrują. Pomyślałam więc, że sprawdzę, czy te, które pozostawią Was pewnie z wrażeniem ulgi i satysfakcji, sprawdzą się na tym kanale. Nie żebyśmy nie mieli już badać nierozwiązanych tajemnic, ale urozmaicenie pewnie nie jest złe. Dziś zamiast zagadki nie z tej ziemi mamy, rzec by można, boleśnie ludzkie rozwiązania i zupełnie bez UFO ani jednego stateczku. Kochani, i jeszcze coś. Gdyby nie to, że już Wam opowiedziałam tę niezwykłą historię na naszym kanale, tę, o której zaraz powiem, na pewno starałabym się przybliżyć Wam ją w dzisiejszym odcinku, bo zawiera elementy obydwu dziś omówionych spraw, a jednocześnie jest zupełnie inna. Chyba znacznie więcej w niej emocji, kontrowersji i sensacji. Ale pokazuje też, dlaczego warto chronić tożsamość osób, które zniknęły, a potem się odnalazły,
Okazuje się, że dla części ludzi kibicujących niby poszukiwaniom, zabawa polega na tym, by gonić króliczka, a nie na tym, by go złapać. Gdy tak się dzieje, sympatia do poszukiwanego topnieje i to wcale nie dlatego, że świadomie naraził on państwo na koszta, a ratowników na niebezpieczeństwo. Mówię o sprawie Holly Courtier, która zniknęła w Parku Narodowym w Utah. Poszukiwania były ogromne, a po 12 dniach nadzieje na odnalezienie żywej Holly wydawały się już płonne. Jakież było szczęście rodziny i satysfakcja ekip poszukiwawczych, kiedy okazało się, że turystka znalazła się cała i zdrowa. Gdy bliscy świętowali, biuro szeryfa zastanawiało się, czy to aby nie jest podwójny cud. Nie dość, że przetrwała, to jeszcze, jak oświadczyła rodzina, dzięki wodzie z rzeki. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że ta woda jest trująca. Czy to wszystko wyglądało więc tak, jak się wydawało? Zapraszam na historię, do której odnośnik będzie na końcu filmu w kafelku, a link w opisie. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze i koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym, że ktoś, kto nie powiadamia nikogo, gdzie się udaje, a okoliczności mogą sugerować, że znajduje się w niebezpieczeństwie, powoduje tym samym, że rusza machina ogromnych poszukiwań, akcja ratunkowa jest w porządku z prawem. Z tym, że mówię tutaj bardziej o tym, co zrobił Alma, bo wiadomo, że jeżeli są problemy ze zdrowiem psychicznym, no to trudno tu wymagać jakiegokolwiek racjonalnego działania czy rozsądnej oceny sytuacji. Właśnie w tym problem, że te osoby nie mogą tego uczynić. To w pewnym sensie element choroby. Ale co do Almy, pewnie, że każdy może zmienić swoje życie. Odejść, kiedy chce i zerwać kontakt z bliskimi, jeśli ta więź nie jest do końca zdrowa na przykład, albo z jakiegokolwiek innego powodu. Jednak czy powinno się to odbywać w okolicznościach, które sugerują, że mogło stać się coś złego i tego człowieka należy ratować? Tu już mam pewne wątpliwości. Czy to rzeczywiście jest takie do końca praworządne? No nie wiem. Kochani, życzę Wam tylko udanych, świetnych wypraw, zawsze z happy endem, bez żadnych dodatkowych, niechcianych przygód. Ściskam Was mocno, zapraszam na Facebooka, Spotify i SoundClouda. A jeśli macie ochotę zajrzeć do mnie troszkę bardziej prywatnie, to z chęcią spotkam się z Wami na tajnej grupie dla patronów. Link do Patronite znajduje się w opisie. A ja dziękuję Wam już bardzo serdecznie za dziś, ale także za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, także te z przeszłości. Pa, pa!